Dzień dobry, tu ja mówię zielony, chociaż wcześniej się dowiedziałem, że seledynowy dla mnie ciągle zielony. Możemy się popojedynkować trochę na kolory. I opamiętajcie, proszę Państwa, że macie do czynienia z twardym zawodnikiem, fachowcem, który o kolorach wie wszystko. Fachowcem daltonistą. To jest takie jedno z moich ulubionych zajęć, robić coś na przekór i wbrew wszelkim przeszkodom. Proszę Państwa, dzisiaj jest mnóstwo dobrych informacji optymistycznych. Przede wszystkim przestał mnie na boleć ząb. Zgłosił się do mnie też pan dentysta z Wrocławia. Bardzo fajny chłop. Bardzo dziękuję publicznie za ofertę, jaką mi złożył. Ale po pierwsze, jest to jednak kawał drogi. Po drugie, no proszę Państwa, proszę zrozumieć, że to jest dla mnie naprawdę niezwykle kompująca sytuacja. Z jednej strony, no człowiek się czuje fantastycznie, bo każdy taki sygnał, że w ramach przysłowia niedźwiedziego przyjaciół poznaje się w biedzie, no to jest oczywiście kop emocjonalny, to jest coś niezwykle sympatycznego i coś budującego, ale z drugiej strony wiadomo, że psychologicznie zawsze łatwiej jest być tym, który daje, niż ten, który bierze, a ja się, broń Boże, nie mogę przyzwyczaić do jakiegoś statusu wiejskiego celebryty, bo już mi całkiem odbije. Także dziękuję Państwu serdecznie za takie wyrazy, przejawy troski, pamięci. To jest naprawdę arcyważne dla mnie, ale proszę mnie też zrozumieć, że ja z tych propozycji no, staram się korzystać, praktycznie w ogóle nie korzystam i nie dlatego, że nimi wzgardzam, wręcz przeciwnie. Tylko dlatego, że no jest to dla mnie niezwykle ciężkie i od takiej ludzkiej strony, no aby brać coś gdzieś tam w domyśle jeszcze za darmo, to nie jest mój sposób funkcjonowania, bo też, proszę Państwa, to jest Wasza praca, obojętnie czym się zajmujecie i składacie takie propozycje, to jest Wasza praca i nie ma naprawdę najmniejszego powodu, żeby kogoś takiego jak ja w tym wszystkim wyróżniać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o temat dyżurny, to jak widzicie, na razie płyną same optymistyczne informacje torpedujące ten projekt, który miał być takim zamordyzmem i tak dalej. Ja mówiłem Państwu, jak to się skończy. Mogę sobie wypowiedzieć również po raz kolejny swoją ulubioną kwestię, ale nie mówiłem, ale zostawmy to na razie, bo dzisiaj chciałbym pomówić o panu Michniku i panu Jaruzelskim, ale trochę innych kategoriach niż to mieliśmy klepane przez tyle lat, gdzie tam, czy mieli wejść, czy nie weszli, czy bohater, czy zdrajca. Dla mnie tutaj sprawy są oczywiste, żaden bohater, oczywisty zdrajca. Jeden i drugi. Natomiast coś innego mnie interesuje w całej tej historii. Proszę Państwa, przez lata prowadzono taką talmudyczną opowieść o tym, kto jest dobry, a kto jest zły. Przypominam, że w Gazecie Wyborczej pracował niejaki Maleszka, a wyrzucono z tej gazety Bronisława Wilcztajna. To ta historia trzech kumpli, może Państwo znacie, może nie znacie, no w każdym razie jest to coś wyjątkowo obrzydliwego. Otóż Maleszka donosił na swoich kolegów, między innymi Bronisława Wilcztajna i świętej pamięci Pyjasa, no i w wyniku czego doszło do tragedii. Ubocy zakatowali na śmierć człowieka. No i przez dłuższy czas nikt nie wiedział, kto był tą wtyczką, kto był tym kapusiem. Dopiero gdy sprawa się... A w międzyczasie było tak, że oczywiście Maleszka występował z górnego moralnego C. Jak to należy przebaczać, bo nie nam osądzać i tak dalej, a ci, co byli prawdziwymi opozycjonistami, to tylko oni mają prawo do tego, żeby oceniać. Zresztą tą, no znów, podeprę się idiotycznym słowem, narrację, ale to jest w tym przypadku akurat adekwatne słowo. Tą narrację wykuł właśnie sam Michnik. Komu wolno, a komu nie wolno oceniać tamte czasy i tamtych ludzi, jak kto jest bohaterem, człowiekiem honoru i tak dalej. I w wyniku całych tych zawirowań wyleciał z redakcji Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale była taka sytuacja. Na początku tam było mnóstwo przyzwoitych ludzi związanych z Gazetą Wyborczą, nawet sam Herbert, który bardzo szybko przejrzał, o co w tym wszystkim chodzi. W każdym razie wyleciał z gazety Bronisław Wilcztajn, a został kapuś Maleszka, który z Gazety Wyborczej teoretycznie wypadł dopiero po słynnym filmie Trzech Kumpli właśnie,
Ewy Stankiewicz, która też jest teraz na cenzurowanym i to ze wszystkich stron. I to, proszę Państwa, pokazuje, jaki świat hipokryzji, jaki świat obłudy zbudował Michlik i cały ten jego obóz. Wczoraj pokazano film, ja widziałem tylko fragmenty, bo proszę Państwa, nie byłem w stanie przy tym, no po prostu fizycznie mnie nudziło. Ktoś napisał na Twitterze taki komentarz, że ma wrażenie, że sam Jaruzelski czuł się zniesmaczony tym, co tam wyprawiał Michnik w rocznicę stanu wojennego, odwiedzając Jaruzelskiego, i to chyba jest najtrafniejsza ocena. Ale co, proszę Państwa, jest najbardziej uderzające w przecież nie w nowości, tylko w kolejnym potwierdzeniu tego, jaki świat, jaką Polskę nam zbudowano po okrągłym stole. No właśnie ta relatywność, no właśnie ta talmudyczna wizja rzeczywistości, że prawdziwych bandziorów nazywało się bohaterami, kapusiów, z kapusiów czyniło się moralistów, z ofiar kapusiów oszołomów. No cokolwiek sądzimy o Bronisławie Wittsztanie, no to jest człowiek, który naprawdę dostał w tyłek od życia, i to mocno, i on akurat, chociaż nigdy tego nie mówił, on akurat mógłby powiedzieć coś takiego, że on wie, o czym mówi, że przeszedł przez to i ma prawo do rzetelnej oceny tego, co widział i co przeczołgało się po jego własnym grzbiecie. No i ta wizja Polski, ta wizja porządku, ładu moralnego, intelektualnego, gdzie na samym szczycie byli ludzie z negatywnej selekcji, czyli właśnie kapusie, donosiciele, koniunkturaliści, no i przede wszystkim ludzie, którzy budowali tamten system, a nagle się przedzierzgli w wielkich demokratów, jak Kwaśniewski. No i do dzisiaj przecież biegają takie postaci jak Cimoszewicz na przykład, no jedna z bardziej odrażających postaci moim zdaniem w polskiej polityce. Nie tak dawno była przecież przed samymi wyborami afera z słynnym jego wypadkiem samochodowym, co miał rzekomo umierać się na raka i w związku z tym doszło do tej sytuacji, a po wszystkim, po wyborach sprawa została pozamiatana, a to tylko jeden z wielu wyczynów tego człowieka. Proszę Państwa, zaraz po 1989 roku najbardziej wybitnym pisarzem był niejaki Szczypiorski. Oczywiście z wielkim arcydziełem poświęconym jednej grupie etnicznej, tak to nazwijmy. Państwo się domyślacie, o kogo chodzi, w czym rzecz. No i oczywiście ten Szczypiorski brylował w telewizji non-stop. No jego było więcej niż Kaczmarskiego w tamtym czasie, bo też była taka moda, był taki szał na Kaczmarskiego, ale to akurat zasłużenie. No i on właśnie opowiadał o tym, jacy to Polacy byli fatalnym narodem, jak tam sprzedawali swoich no właśnie, starszych braci w wierze, że trzymają się tej terminologii. I kto to mówił, proszę Państwa? No mówił to kapuś azbecki, który znikł natychmiast po tym, jak się okazało, kim był. I mieliśmy takich postaci mnóstwo, proszę Państwa. Pamiętacie taką obrzydliwą scenę, kiedy zrobiono wariatów i oszołomów z tych ludzi, którzy twierdzili, że na przykład niejaki Boni. No wiadomo, co ten człowiek sobie reprezentuje. Obecnie w Unii Europejskiej siedzi za grube pieniądze. Był również kapusiem esbeckim. No tam doszło do pierwszej sawickiej sceny. Tam znów uruchomiono moralność, uruchomiono taką moralność rozumianą na abarot, cytując braci Amerykanów. I tak, takich przykładów można mnożyć tysiące. Jednym z dyżurnych kaznodziejów był niejaki ksiądz Boniecki. Ta sama historia. Nie Boniecki, przepraszam. Oj. Boniecki to obecnie robi za wybitnego specjalistę. Kurczę, zapomniałem. No zapomniałem, jak ten ksiądz się nazywał, ale ich było zresztą kilku, którzy mieli swoje teczki w WB i brylowali w telewizji jako właśnie główni mentorzy i główni kaznodzieje. I taki świat, pełen hipokryzji, pełen obłudy, postawienia wszystkich spraw na głowie, do góry nogami, gdzie czarne jest białe, a białe jest czarne, gdzie dobro jest zło, a zło jest dobrem, gdzie prawda jest fałszem, a fałsz jest prawdą. Taki świat nam zbudował Michnik Jaruzelski.
I to jest najbardziej, proszę Państwa, w tym wszystkim uderzające, a nie wszystkie te zgrane tematy, które już przerabialiśmy na tysiąc sposobów. Dlaczego ja o tym, proszę Państwa, mówię? No bo skoro tacy ludzie potrafią mówić co innego, robić co innego, potrafią przedstawiać zupełnie inną wizję rzeczywistości, a w rzeczywistości właśnie postępują zupełnie inaczej, no to co dla nich jest przeprowadzenie takiej operacji jak ta, o której sobie gadamy od ponad półtora roku. No to jest dla nich bułka z masłem, bo oni nie takie zbrodnie, nie takie kłamstwa wypromowali naprawdę i nie takie zbrodnie wypromowali na bohaterstwo. No proszę Państwa, oczywiście to jest taki temat, który może z jednej strony nudzić, no bo ileż razy można mówić o Jaruzelskim i Mechniku, ale tu nie chodzi o Jaruzelskiego i Mechnika. Tu chodzi o to, jaką formułę życia publicznego, funkcjonowania, jaką hierarchię wartości, jaką wreszcie ścieżkę awansu i kariery wybudowano w czymś, co przez tyle lat nazywało się dość prześmiewczo wolną Polską, podobnie zresztą jak pierwsze wolne wybory, które z wolnymi wyborami miały tyle wspólnego, co zamykanie lasów ze zdrowym rozsądkiem. No przykre to jest, proszę Państwa, no mamy jakiś taki stygmat narodowy, taką biedę, że no szczególnie do rządzących, raz na jakiś czas rzeczywiście objawia się jakiś geniusz, który robi na parę lat porządek, no a później to się wali, jak nie na kilkadziesiąt, to nawet i na kilkaset lat. No i gdy się patrzy na takie właśnie, w moim przypadku fragmenty filmu, bo całości naprawdę nie byłem w stanie przebrnąć, gdy się na to patrzy, no to proszę Państwa, zgodnie z zasadą obraz wart tysiąca słów, no wszystko staje się jasne, przynajmniej dla mnie, wszystko staje mi przed oczami w jasnych, właśnie czarno-białych kolorach, które zostały celowo poodwracane, aby prać ludziom mózgi i robić na tym biznesy, rozmaite biznesy od czysto finansowych przez karierę, a kończąc na biznesach politycznych. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ta historia z Jaruzelskim i Chinkiem pokazuje nam, jak bardzo można ludziom namącić w głowach prostymi środkami, prostymi metodami i zawsze wśród tych prostych środków i metod jest szantaż emocjonalny na czele i właśnie takie górne moralne C. I to ci, co najgłośniej drą japę, w jaki sposób powinno się żyć, ci, co wycierają sobie buzię dekalogiem, czy tolerancją, czy wartościami, no to oni najczęściej mają najwięcej za uszami i najczęściej trzymają sztamę z największymi bandziorami. I taką Polskę niestety po 1989 roku postawioną na głowie z pozamienionymi wartościami, pozamienionymi kolorami nam to towarzystwo zbudowało, ale na szczęście jest też sporo ludzi, którzy doskonale rozumieją te mechanizmy i żyją, no nazwijmy to ładnie, po Bożemu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.